Polecam, nie polecam grę Sea of Stars. Grę tę polecę wszystkim fanom JRPGów ze wskazaniem na tych, którzy kochają Chrono Triggera, Polecę ją również graczom, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z JRPGami. Spodoba się ona zwolennikom dyskretnych, zręcznościowych elementów w rozgrywce. Przypadnie ona do gustu osobom lubiącym pogodne i mało skomplikowane historie. Siądzie ona ludziom lubiącym bardzo kolorową i dopracowaną grafikę w stylu pixel art. Gra spodoba się graczom lubiącym średnio zaawansowane łamigłówki. Przypadnie ona do gustu melomanom kochającym melodyjne, japońskie traki a także wszystkim lubiącym minigry i bardzo satysfakcjonująco nagradzane znajdźki i sidequesty. Komu nie polecę Sea of Stars? Na pewno nie polecę tej gry graczom liczącym na przełom w gatunku jrpg -owym. Trzeba wspomnieć, że gra po prostu w doskonały sposób odtwarza wszystkie elementy dobrego jrpg ale nie wprowadza raczej żadnych nowinek. Może się ona nie spodobać ludziom liczącym na nieco większe wyzwanie, jeżeli chodzi o poziom trudności gry, nie przypadnie ona do gustu osobom nie lubiącym czyszczenia mapy i grindu, żeby zaliczyć prawdziwe zakończenie gry. Nie siądzie ona graczom liczącym na dużą mapę świata i skomplikowany lore, a także nie siądzie fanom skomplikowanych i niejednoznacznie napisanych postaci. W Sea of Stars zagramy na PC-tach, Steam Decku, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i S oraz na Switchu. Za grę przyjdzie nam zapłacić od 86 do 148 zł, ale zagramy w nią również w Game Passie. Czy warto kupić Sea of Stars? Absolutnie warto i to po pełnej cenie, a także w Game Passie. To świetny tytuł na rozpoczęcie przygody z JRPGami, jak i dla starych wyjadaczy tego gatunku. Sea of Stars w mojej ocenie to bardzo dobra gra, czyli gra na ósemkę. Praktycznie każdy kulejący element w innych JRPGach został tutaj wprowadzony i naprawiony. A ilość easter eggów czekających na weteranów japońskich roleplayów absolutnie wynagradza nam wszystkie te godziny, które spędziliśmy na tych grach. Sea of Stars z true endingiem zakończycie w około 37 godzin. Polecam, nie polecam grę Sea of Stars.